miejsce popadających w ruinę magazynów na ulicy Sienkiewicza w Nidzicy został wybudowany nowy budynek socjalny. Za wyborem tej lokalizacji przemawiała cena. Budynek socjalny przy ulicy Sienkiewicza jest wybudowany na byłym miejscu, tam gdzie wcześniej były magazyny, które nie spełniały żadnych norm, musieliśmy je wyburzyć. Pomysł na to, żeby powstał w tym miejscu, zrodził się u projektanta, dlatego że mamy tam wszystkie media. Nie musieliśmy ciągnąć ani kanalizacji, ani wody, ani też ogrzewania. Kotłownia jest dosłownie przez ścianę. Wobec tego była to najtańsza lokalizacja. Inwestycja zostanie dofinansowana z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Powstały tam 4 mieszkania. Koszt całkowity po przetargu to jest 490 tysięcy, ale należy tutaj wspomnieć, że 30% dostaniemy dofinansowania na ten budynek. Wobec tego około 150 tysięcy nam się zwróci. Budynek jest niemal skończony. Zostało jedynie podłączenie w nim prądu. Mieszkania będą nagrodami dla mieszkańców, którzy na nie zasłużyli. W momencie, kiedy przystąpiliśmy do projektowania, obiecaliśmy mieszkańcom, ci, którzy mieszkają obok w budynku, że nie będzie to mieszkanie dla patologii, ani też dla innych niechcianych lokatorów. Będziemy się tego trzymać, dotrzymamy słowa. Będą to mieszkania, drodzy Państwo, rzeczywiście w nagrodę. Nie będę przydzielał ich ja osobiście, natomiast z mojego wskazania komisja mieszkaniowa, tak jak to się odbywa według trybu, każdy, kto składa podanie o mieszkanie socjalne, dostaje standardową odpowiedź, że sprawa zostanie skierowana do komisji mieszkaniowej. I to komisja mieszkaniowa, która jest społeczną komisją, tutaj należy nadmienić, przydzieli te mieszkania. Ale, tak jak powiedziałem wcześniej, wskazywał będę na to, żeby byli tam ludzie w nagrodę. Są to zbyt piękne, zbyt ładne mieszkania, aby je zniszczyć. W związku z budową zostały wyburzone garaże. Na ich miejsce gmina wybuduje nowe. W pierwszym etapie powstanie ich 11. Docelowo w tym miejscu mogą zostać wybudowane 22 pomieszczenia.